znajdujemy się w Bosutowie, starej historycznej miejscowości podkrakowskiej, którą na całą Polskę rozsławiło nazwisko Tadeusza Kościuszki, naczelnika Powstania Narodowego z 1794 roku, który właśnie w tej miejscowości po zwycięskiej bitwie pod Racławicami przez cały miesiąc kwiecień prowadził obóz warowny. Na pamiątkę tego wydarzenia w Bosutowie, gdzie znajdujemy się obecnie, wymurowano pamiątkowy obelisk, prawdopodobnie w stulecie bitwy w 1894 roku. Obelisk następnie został zniszczony. Wiemy, że Niemcy strącili z tego obelisku orła. Pomnik został zrekonstruowany. Jak czytamy na płycie pamiątkowej, którą tutaj widzimy, pamięci pobytu Tadeusza Kościuszki w kwietniu 1794 roku, ku czci bohaterów, kosynierów i żołnierzy Tadeusza Kościuszki, którzy zmarli w Bosutowie z odniesionych ran w bitwie pod Racławicami, pochowani w mogile na wzgórzu na granicy wsi Bosutów Dziekanowice w dniach od 6 do 24 kwietnia 1794 roku. Warto kilka słów powiedzieć o tym wydarzeniu, o bardzo ważnym, jednym z najważniejszych, jakie miało miejsce w tej miejscowości na przestrzeni jej dziejów. Kiedy Kościuszko wycofywał się przez Słomniki spod Racławic, stwierdził, że tu będzie dogodny punkt. Widzimy, że teren jest taki okolony naturalnie wzgórzami, jakby wałami, że tutaj właśnie jego kilka tysięcy wojsk będzie mogło zrekonstruować swoją siłę bojową. Kiedy przyszedł tutaj na początku kwietnia, za moimi plecami rozłożyło swe biwaki około 6 tysięcy kosynierów. Przez cały kwiecień dochodziły i musztrowano nowe jednostki wojska zawodowego i chłopów w ten sposób, że pod koniec kwietnia było już tu około 10 tysięcy żołnierzy właśnie w tej dolinie. I oczywiście nie wszyscy wyszli cało z bitwy pod Racławicami. Ci, którzy polegli, zmarli z ran potem w tym obozie, byli pochowani gdzieś na drugim wzgórzu za tą doliną, o czym świadczy już na zawsze właśnie ta tablica, ponieważ do dzisiaj nie udało się odnaleźć takich bezpośrednich dowodów, wykazów poległych, ale wiele wskazuje na to, że właśnie tam oni spoczywają. Miejsce jest to szczególne. Tu niedaleko mieścił się dwór kanoników kapituły katedralnej, ponieważ Bosutów był miejscowością kościelną i właśnie we dworze, drewnianym ówcześnie podpartym, z gankiem podpartym dębowymi kolumnami, miał swoją siedzibę Kościuszko, a tutaj jego żołnierze. W tym czasie obóz został obwarowany. Na szczytach okolicznych wzgórz usypano szańce, zwłaszcza po mojej prawej ręce, gdzie jest Dolina Dłubni i świetny widok na to, aby zobaczyć, jak posuwają się wojska rosyjskie, które tu zagrażały Krakowowi. I wiemy, że około 33 armat tutaj jeszcze Kościuszko ustawił, aby wzmocnić obóz. Działy się ważne rzeczy w obozie. Bartosz Głowacki, bohater spod Racławic, tutaj uzyskał nobilitację, czyli awans do tytułu szlacheckiego. Tutaj powstał zamysł Uniwersału Połanieckiego, mający docelowo ściągnąć więcej chłopów do wojska powstańczego. Tutaj wreszcie Kościuszko wydawał dyspozycję, aby wzmocnić nieodległy o kilka kilometrów stąd Kraków, obwarować go, ustanowić kilka obozów warownych nieco przed Krakowem, takich jak Skała. Stąd 24 kwietnia obóz został zwinięty, a Kościuszko przez okolice Igołomi zaczął się, przez okolice Lubożycy zaczął się posuwać w kierunku Igołomi. Tutejsza ludność przekazuje od dawien takie podania, że do niedawna jeszcze rosły stare wierzby, gdzie kościuszkowcy nacinali krzyże na pniach, aby zaświadczyć, że tędy szły wojska Kościuszki. Do niedawna jeszcze pokazywano takie miejsca. Ja sam otrzymuję telefony od ludzi, którzy wyszli stąd, a pamiętają z dzieciństwa, że jeszcze im rodzice pokazywali gdzieś pojedyncze groby tych kościuszkowców, czyli takie miejsca tradycyjne. Miejscowość ma w sobie bardzo wiele ciekawości, warto ją odwiedzić. Przepiękne tereny, z tym nawarstwieniem historycznym na pewno będą ciekawym punktem na marszrucie turysty, zwłaszcza, że tutaj jest ciąg szlaku turystycznego kościuszkowskiego i
Często tutaj właśnie zatrzymują się turyści, rowerzyści, aby podziwiać te piękne widoki. Widok też na ten najstarszy Kraków, który mamy za obeliskiem, wystające może dzisiaj z mgły, ale normalnie widać jak na dłoni dawny ratusz na rynku krakowskim i wieżę Bazyliki Mariackiej. Serdecznie zapraszam do Bosutowa. Dziękuję bardzo.